Proszę Państwa, Jankowi też się marzy Ameryka, a Ziśkowi, a Kazikowi, a Adamowi, a Wojtkowi katolickiemu, to wszystkim się Ameryka marzy. Także proszę Państwa, no trzeba tam lecieć, trzeba jechać. Tam proszę Państwa jest straszna bieda, bo ludzie w tekturach śpią na ulicy, nawet na mrozie, jak jest 30-40 stopni. Także to nie są takie żarty. A tutaj to przynajmniej jest jakaś tam ta wasza papieska opieka. Zakonnice białe tam na pobożeńskiej gdzieś tam przejmują nawet na święta ludzi, a tutaj kiedyś na Grochowie u nas nawet szpitali miały, no to się ktoś tam opiekuje, no bo tam w Ameryce to nie. Najlepiej jakby człowiek sam się zainteresował sam sobą, proszę Państwa, no bo każdy człowiek przed twórcą sam będzie odpowiadał ze swojego postępowania, ze swoich grzechów, ze swojego życia, na nic to odpusty, na nic te pieniądze, wysyłanie, opłacanie, długie modły. Choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, to nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno jest krwi. Obmyjcie się, oczyśćcie się. No to są słowa przecież z Biblii, powinny one być wam znane, a nie są dlaczego. Zapraszamy, proszę Państwa, do Australii. Wczoraj spotkałam też, czyli 12 sierpnia 2014 roku, Tadeusza Zielińskiego i on mówi, że dwóch synów ma i są w Australii, a córka w Belgii. Także proszę Państwa, i ja mówię, że Wy macie dużo czasu, teraz możecie głosić, bo tutaj w Warszawie no, nie ma tych świadków Jehowy. Wszyscy są w Anglo-Ameryce, Białystok, a Wy jako wieczni bracia, wieczni studenci, wieczni zainteresowani, świat Was pociąga, to może teraz zróbcie postępy i głoście, a potem już pojedziecie do ziemi wybranej, do Anglo-Ameryki. Warszawa to i tak jest oparta na całym salcesolnizmie. Warszawa to i tak jest oparta na wielkim kombinatorstwie. Wszyscy kłamią. Janek Witek mówi, że dlaczego Polacy kłamią? A dlaczego Polacy kradną? Dlaczego Polacy do Ameryki jeżdżą kraść majtki? Właśnie, proszę Państwa, dlaczego Polacy kłamią? Dlaczego kradną nawet do Ameryki jeżdżą kraść majtki? Proszę Państwa, nawet narzeczona Janowskiego. Te kobiety, jak one były sfotografowane w Super Ekspresie, jak są one brzydkie złodziejki. Proszę Państwa, gdyby one do mnie przyszły jako do sędziny, to ja bym dopiero wymierzyła karę. No ale one musiały jeszcze raz tam lecieć, proszę Państwa, do Ameryki. I wciąż o tej Ameryce marzą. Wciąż o tej Ameryce rozmawiają, myślą, medytują pod supermarketami tutaj w Warszawie. Pod supermarketami, no wiecie Państwo, tak i tak i tak. O, są Tesco. I co tam jeszcze? No, ona tam pojechała do Osą, żeby się najeść psą, pojechała do Tesco, żeby się najeść pineską, proszę Państwa. A mnóstwo innych adres Lidu. A wczoraj do informacji dzwoni jakaś babka. No i ta jedna z tych działów mówi, no kochana, no ja nie wiem, o jakie ci Lidl chodzi. No chociażby powiedz mi, moja droga, miła, w jakiej dzielnicy za Lidl, Lidl, Lidl. Czy widzicie Państwo, że ta Warszawa jest jedną wielką wiochą, największą wiochą na świecie, chińską, bo to aż 3 miliony ma, aż 3 miliony, także widzicie Państwo, to nie jest Baciuszka, to nie jest prawosławie, to nie jest Anglo, Ameryka, Białystok, także to są takie stworzonka wielkości, a ty Sywinio, a ty Baranie.